Cześć, dzisiaj dla Was Ford Fiesta w nietypowej wersji w pakiecie Sport, Titanium S oraz Individual, czyli to są połączone trzy pakiety, jakie mogliście dobrać sobie w Fordzie. Pakiet Destra, tak jak widzicie, nakładki na zderzaki, inne zderzaki przednie, tylnie, z tyłu fajny spoiler. Ogólnie to auto ma naprawdę teraz masywny wygląd. Titanium, czyli bardzo lubiany przez większość kupujących pakiet stylizacyjny, chromowane nakładki, chrom wokół reflektorów przeciwgielnych, no i jeszcze kilka bajerów, których już nie będę wymieniał, jak ktoś szuka takiej fiesty, na pewno wie. Przede wszystkim jeszcze jest Individual, czyli pakiet wewnętrzny. Mamy tutaj półskórzane kubełkowe fotele w kolorze nadwozia, czyli brązowe, można powiedzieć, będziecie widzieli na późniejszym filmie. A co do auta, jest ciekawie wyposażone. Macie tutaj alufelgi, przyciemniane szyby, tak wspomniałem wcześniej, przeciwgielne światła, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i z takich rzeczy wizualnych na zewnątrz wydaje mi się tyle. Jak będę nagrywał środek, opowiem Wam jeszcze o wyposażeniu wewnętrznym. Jak widzicie, stan techniczny pojazdu jest naprawdę przyjemny. Lakier jest ciekawy, zmienia się wraz z słońcem. Potem może cyknę jeszcze jakieś foto na słonecznionym miejscu, żebyście zobaczyli, że robi się dużo jaśniejszy. Teraz wygląda ciemnie, jak taka śliwka. W słońcu robi się bardziej brązowy. Pokażę Wam opony i tarcze. Bardzo ładna Goodyear Vector Sezon. No i tak samo tarcza też jest w dobrym stanie. Na tą chwilę tyle. No i tutaj macie to wnętrze pojazdu, kubełkowe fotele półskórzane, dwukolorowe, tak jak widzicie. Kolor taki, można powiedzieć, winogron, wina. Deska jest również w tym kolorze. Wyposażenie wewnętrzne, czyli tak, dostęp bezkluczykowy, tak jak widzicie, przycisk start-stopu, klima automatyczna, radio z Bluetooth oraz z komputerem, z tym większym wyświetlaczem. Ma też polecenia głosowe oraz sterowanie radiem przy kierownicy. No i na pewno wiele osób doceni dostęp bezkluczykowy, zwłaszcza kobiety, gdzie mają dużo rzeczy w torebce. Podchodzą do auta, klikają przycisk, auto się otwiera bez szukania kluczyków. Szukacie takiego auta, wbijajcie na mafkar.otomoto.pl lub piszcie maila. Hej!